Wydawnictwo Albatros oraz Audioteka przedstawiają Ken Follett. Zima świata. Część pierwsza. Tłumaczenie Zbigniew A. Królicki, Grzegorz Kołodziejczyk. Reżyseria Grzegorz Drojewski. Narrator Krzysztof Gosztyła. W rolach głównych Maciej Musiał, Sandra Drzymalska, Magdalena Koleśnik, Konrad Szymański, Wojciech Melzer, Jakub Gierszał. Odcinek pierwszy. Książkę tę poświęcam pamięci moich dziadków, Toma i Minnie Folletów oraz Artura i Bessie Evansów. Drugi policzek. Rok 1933. Karla wiedziała, że za chwilę między rodzicami rozpęta się burza. Gdy tylko weszła do kuchni, wrogość owionęła ją niczym przenikający do szpiku kości podmuch zimnego wiatru pędzącego ulicami Berlina tuż przed lutową zamiecią. O mało nie odwróciła się i nie wyszła. Rodzice prawie się nie kłócili, przeważnie okazywali sobie czułość i to aż do przesady. Karla wzdrygała się, widząc, jak całują się w obecności innych ludzi. Jej znajomi uważali, że to dziwne, bo ich rodzice tak się nie zachowywali. Zwróciła kiedyś na to uwagę matce, a ona zaśmiała się radośnie. Dzień po ślubie rozdzieliła nas wielka wojna. Matka urodziła się w Anglii, choć trudno było to po niej poznać. Ja zostałam w Londynie, a tata wrócił do Niemiec i zaciągnął się do wojska. Karla słyszała tę opowieść wiele razy, lecz matce nigdy się ona nie nudziła. Myśleliśmy, że zawierucha potrwa 3 miesiące, ale nie widziałam go przez 5 lat. Tęskniłam i marzyłam, żeby go dotknąć. Teraz nigdy nie mam dość. Ojciec był tak samo niepoprawny. Twoja matka jest najmądrzejszą kobietą, jaką znam. Oznajmił przed kilkoma dniami, gdy byli w kuchni. Właśnie dlatego się z nią ożeniłem. Nie miało to nic wspólnego z... Nie dokończył, a matka uśmiechnęła się konspiracyjnie, jakby 11-letnia Karla nie wiedziała nic o seksie. To było żenujące. Jednak od czasu do czasu dochodziło między nimi do kłótni. Karla widziała jej pierwsze oznaki. Siedzieli po przeciwnych stronach kuchennego stołu. Ojciec był ubrany w ciemnoszary garnitur, wykrochmaloną białą koszulę i krawat z czarnej satyny. Jak zwykle wyglądał elegancko, mimo że jego włosy się przerzedziły, a kamizelka nieco wybrzuszyła pod dewizką złotego zegarka. Jego twarz zastygła w wyrazie udawanego spokoju. Karla znała tę minę. Przybierał ją zawsze, ilekroć ktoś z rodziny zrobił coś, co go rozgniewało. Trzymał w rękach numer Demokraty, tygodnika, w którym pracowała Maud. Prowadziła w nim dział plotek politycznych i dyplomatycznych, pisząc pod pseudonimem Lady Maud. Ojciec zaczął powoli czytać. Nasz nowy kanclerz, Herr Adolf Hitler, po raz pierwszy zaprezentował się korpusowi dyplomatycznemu podczas spotkania, którego gospodarzem był prezydent Hindenburg. Karla wiedziała, że prezydent jest głową państwa. Był wybierany przez społeczeństwo, lecz stał ponad sferami codziennej polityki, pełniąc funkcję arbitra. Premierem był Hitler, który został kanclerzem, mimo że jego partia narodowo-socjalistyczna nie zdobyła większości w Reichstagu, niemieckim parlamencie. Na razie więc pozostałe partie miały możliwość ukrócenia ekscesów partii nazistowskiej. Sprawiał wrażenie, jakby się czuł nieswojo we fraku.
Wydawało się, że wbrew swojej woli mówi o czymś tak odrażającym jak rynsztok. Maud piła kawę i patrzyła przez okno na ulicę, jakby zajmował ją widok ludzi śpieszących do pracy, ubranych w szale i rękawiczki. Ona także udawała spokój, ale Karla wiedziała, że tylko czeka na właściwy moment. Służąca Ada stała w fartuchu przy blacie i kroiła ser. Postawiła przed ojcem talerzyk, on jednak nie zwrócił na to uwagi. Herr Hitler był wyraźnie zauroczony panią Elisabeth Ceruti, kulturalną żoną włoskiego ambasadora. Pani ambasadorowa miała na sobie suknię z różowego aksamitu z sobolową lamówką. Matka Karli zawsze opisywała, w co ludzie są ubrani. Mówiła, że czytelnikom łatwiej jest ich sobie wyobrazić. Ona także ładnie się nosiła, jednak czasy były ciężkie i od lat nie kupiła sobie niczego nowego. Tego ranka włożyła sukienkę z granatowego kaszmiru, która przypuszczalnie dorównywała wiekiem Karli. Mimo to Maud wyglądała w niej ładnie i szczupło. Signora Ceruti, Żydówka, jest jednocześnie gorącą zwolenniczką faszyzmu. Rozmawiali przez wiele minut. Czyżby prosiła Hitlera o to, aby nie podsycał nienawiści do Żydów? Dokończył ojciec, rzucając gazetę na stół. Teraz się zacznie, pomyślała Karla. Zdajesz sobie sprawę, że tego rodzaju spostrzeżeniami rozwścieczysz nazistów? Taką mam nadzieję. W dniu, w którym przeczytają z zadowoleniem mój artykuł, rzucę dziennikarstwo. Oni potrafią być niebezpieczni, kiedy się ich zdenerwuje. Nie waż się traktować mnie z góry, Walterze. Zdaję sobie sprawę, że są niebezpieczni i dlatego przeciwko nim występuję. Mimo to nie wiem, po co ich irytujesz. Ty atakujesz ich w Reichstagu. Ojciec Karli był deputowanym z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Uczestniczę w racjonalnej debacie. Jakie to charakterystyczne, pomyślała Karla. Ojciec myśli logicznie, jest ostrożny i stara się przestrzegać prawa, a matka ma swój styl i poczucie humoru. On dąży do celu ze spokojnym uporem, ona sięga po swój czar i odwagę. Nigdy się ze sobą nie zgodzą. Ja nie doprowadzam nazistów do furii. Być może dlatego, że niespecjalnie im szkodzisz. A tobie wydaje się, że zaszkodzisz im żartami? Walczę z nimi kpiną. Kpina według ciebie ma zastąpić argumenty? Uważam, że potrzebne jest jedno i drugie. Ale Szmot, nie widzisz, na jakie niebezpieczeństwo narażasz siebie i swoją rodzinę? Wprost przeciwnie. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w tym, że przestaniemy ich wyśmiewać. Jakie będzie życie naszych dzieci, jeśli Niemcy staną się państwem faszystowskim? Takie rozmowy przyprawiały Karlę o dreszcze. Nie mogła znieść myśli, że rodzinie coś zagraża. Życie musi się toczyć swoim torem. Marzyła, aby zawsze było tak samo. Jest ranek, ona siedzi z rodzicami przy sosnowym stole, Ada krząta się przy kuchni. Za chwilę Erik zbiegnie na dół, tupiąc na schodach, jak zwykle spóźniony. Dlaczego coś miałoby się zmienić? Przez całe życie słuchała przy śniadaniu rozmów o polityce. I wydawało jej się, że rozumie, do czego dążą rodzice, w jaki sposób chcą zmienić Niemcy na lepsze. Ostatnio jednak zaczęli rozmawiać inaczej. Z ich słów wynikało, że nad krajem zawisło straszliwe niebezpieczeństwo. Karla nie bardzo potrafiła sobie wyobrazić, co to takiego. Bóg mi świadkiem, że robię wszystko, co w mojej mocy, by powstrzymać Hitlera i jego zgraje. Ja również, ale ty uważasz, że wybrałeś właściwy kierunek, a mnie oskarżasz o to, że narażam rodzinę na niebezpieczeństwo. I mam po temu powody. Kłótnia dopiero się zaczynała, lecz po schodach zbiegł Erik, tupiąc jak koń. Wpadł do kuchni z torbą szkolną na ramieniu. Miał 13 lat. Był 2 lata starszy od Karli i na jego górnej wardze pojawiły się brzydkie czarne włoski. Kiedyś bez przerwy się razem bawili, lecz tamte czasy odeszły w przeszłość. Erik urósł i teraz utrzymywał, że Karla jest głupia i dziecinna. W rzeczywistości była mądrzejsza od niego, wiedziała dużo rzeczy, których on nie rozumiał. Znała na przykład cykle miesięczne kobiety. Jaką melodię grałaś? Rankiem często budził ich dźwięk fortepianu Steinwaya. Odziedziczyli go, podobnie jak dom, po rodzicach ojca. Mama grywała rano. Mówiła, że w ciągu dnia jest zajęta, a wieczorem zbyt zmęczona. Tego ranka zagrała sonatę Mozarta, a później melodię jazzową. Nosi tytuł Tiger Rag.
Chcesz sera? Jess, to dekadencja. Ach, nie pleć głupstw. Ada podała chłopcu talerzyk z serem i plasterkami kiełbasy, a on zaczął wpychać sobie jedzenie do ust. Karla uważała, że ma okropne maniery. Ojciec spojrzał na niego surowo. Kto ci opowiada takie bzdury, Eriku? Herman Brown mówi, że jazz to nie muzyka, tylko murzyńskie hałasy. Herman był najlepszym kolegą Erika. Jego ojciec należał do narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii robotników. Powinien sam spróbować zagrać. Ojciec spojrzał na matkę nieco łagodniej. Uśmiechnęła się do niego. Twoja mama przed wielu laty próbowała nauczyć mnie ragtime'u, ale nie mogłem opanować rytmu. Prędzej żyrafa nauczyłaby się jeździć na wrotkach. Ha, ha. Karla stwierdziła z ulgą, że kłótnia dobiegła końca. Poczuła się lepiej. Wzięła kromkę czarnego chleba i umoczyła w mleku. Teraz jednak Erik otworzył nowe pole sporu. Murzyni to niższa rasa. Wątpię. Gdyby murzyński chłopiec wychował się w domu pełnym książek i obrazów i chodził do drogiej szkoły, w której uczą dobrzy nauczyciele, mógłby okazać się bystrzejszy od ciebie. To śmieszne. Nie mów tak do ojca, głupta się. Odezwała się łagodnie Maud, która całą złość złożyła na męża. Wydawało się, że jest rozczarowana, a zarazem zmęczona kłótnią. Nie wiesz, o czym mówisz. Podobnie jak Herman Brown. Ale rasa aryjska musi być najlepsza ze wszystkich. To my rządzimy światem. Twoi koledzy naziści nie mają pojęcia o historii. Starożytni Egipcjanie budowali piramidy, kiedy Niemcy mieszkali w jaskiniach. W średniowieczu Arabowie władali światem. Muzułmanie znali algebrę, gdy niemieccy książęta nie potrafili napisać swoich nazwisk. Inteligencja nie jest związana z rasą. To z czym? Ojciec spojrzał na nią czule. To bardzo dobre pytanie. A ty jesteś mądrą dziewczynką, skoro je zadałaś. Rozpromieniła się, słysząc tę pochwałę. Cywilizacje powstają i upadają. Tak było z Chińczykami, Aztekami, Rzymianami. Ale tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Zjedzcie i włóżcie palta, robi się późno. Ojciec wyciągnął zegarek z kieszonki kamizelki i uniósł brwi. Nie jest jeszcze późno. Muszę iść z Karlą do domu Franków. Szkoła dla dziewcząt jest dzisiaj zamknięta. Chyba naprawiają piec, więc Karla spędzi dzień z Fridą. Frida Frank była najlepszą koleżanką Karli. Ich matki także się przyjaźniły. W młodości Monika zakochała się w ojcu Karli. Babcia Fridy wyjawiła to kiedyś, gdy wypiła za dużo wina musującego. Dlaczego Ada nie może zająć się Karlą? Ma umówioną wizytę u lekarza? Ach, tak. Karla myślała, że ojciec zapyta, co dolega Adzie, ale on tylko skinął głową, jakby znał odpowiedź, po czym schował zegarek. Karla chciała zadać to pytanie, lecz coś ją powstrzymało. Zanotowała sobie w pamięci, żeby później zapytać mamę. Po chwili już o tym nie pamiętała. Ojciec wyszedł pierwszy, włożywszy długi czarny płaszcz. Erik założył czapkę, zsuwając ją tak daleko na tył głowy, jak się dało. Taka moda panowała w jego towarzystwie. Potem wyszedł za ojcem. Karla i matka pomogły Adzie sprzątnąć ze stołu. Karla kochała Adę prawie tak bardzo jak mamę. Kiedy była mała, Ada opiekowała się nią przez całe dnie, aż Karla urosła i poszła do szkoły. Mama zawsze pracowała. Ada nie miała jeszcze męża. Skończyła 29 lat i była brzydka, ale miło się uśmiechała. Latem ubiegłego roku romansowała z policjantem Paulem Huberem, lecz nie trwało to długo. Stanęły z matką w holu przed lustrem i założyły nakrycia głowy. Mama się nie śpieszyła. Wybrała kapelusz z granatowego filcu, okrągły, z wąskim rondem, taki, jakie nosiły wszystkie kobiety. Zsunęła go jednak nieco na bok, dzięki czemu wyglądał bardziej gustownie. Zakładając wełnianą czapkę, Karla zastanawiała się, czy będzie miała wyczucie stylu matki, która przypominała boginię wojny. Miała długą szyję, wydatną brodę i kości policzkowe, jak wyrzeźbione z białego marmuru. Była piękna, ale na pewno nie w typowy sposób. Karla miała takie same ciemne włosy i zielone oczy, lecz bardziej przypominała pulchną laleczkę niż posąg. Kiedyś, przypadkowo, podsłuchała rozmowę babci z mamą.
Twoje brzydkie kaczątko wyrośnie kiedyś na łabędzia. Przekonasz się, orzekła babcia. Karla wciąż czekała, aż ta przepowiednia się spełni. Wyszły z domu, kiedy mama była gotowa. Dom stał w szeregu ładnych, wysokich budynków administracyjnych w dzielnicy Mytte, stanowiącej dawne centrum miasta. Mieszkali w niej ministrowie i wysocy oficerowie, tacy jak dziadek Karli, którzy pracowali w pobliskich gmachach. Pojechały tramwajem ulicą Unter den Linden, a następnie na Friedrichstrasse przesiadły się do metra i dotarły do stacji Zoo. Rodzina Franków mieszkała na południowo-zachodnim przedmieściu o nazwie Schöneberg. Karla miała nadzieję, że zobaczy brata Fridy Wernera, który miał 14 lat. Podobał jej się. Czasem razem z przyjaciółką wyobrażały sobie, że jedna wychodzi za brata drugiej, zostają sąsiadkami, a ich dzieci się ze sobą przyjaźnią. Frida traktowała to jak zabawę, lecz Karla w skrytości ducha naprawdę tego chciała. Werner był przystojny, dojrzały i nie taki głupi jak Erik. W domku dla lalek, który Karla miała w swoim pokoju, w malutkim łóżeczku, spali obok siebie mama i tata. Nosili imiona Karla i Werner, ale nikt o tym nie wiedział, nawet jej przyjaciółka. Frida miała jeszcze jednego brata, 7-letniego Axla, który urodził się z rozszczepem kręgosłupa i wymagał stałej opieki medycznej. Przebywał w specjalnym szpitalu na przedmieściu Berlina. W czasie jazdy matka była zamyślona. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Powiedziała cicho, jakby do siebie, kiedy wysiadały z pociągu. Oczywiście, że tak. Z Fridą będzie mi fajnie. Nie to miałam na myśli. Mówię o artykule, w którym napisałam o Hitlerze. Czy coś nam grozi? Tata miał rację. Twój tata przeważnie ma rację. Co się z nami stanie, jeśli rozłościmy nazistów? Matka przez dłuższą chwilę patrzyła na nią dziwnie. Boże drogi, na jaki świat cię sprowadziłam. Po 10 minutach marszu dotarły do wspaniałej willi z wielkim ogrodem. Frankowie byli bogaci. Ojciec Fridy, Ludwik, miał fabrykę produkującą odbiorniki radiowe. Na podjeździe stały dwa samochody. Duży, lśniący i czarny wóz należał do Herr Franka. Silnik zawarczał i z rury uniósł się obłok niebieskich oparów. Szofer, Ritter, stał z czapką w ręce, gotowy otworzyć drzwi. Spodnie uniformu miał wpuszczone w cholewki butów. Ukłonił się i powiedział: dzień dobry, Frau von Ulrich. Drugi, mniejszy samochód był dwuosobowy i miał zielony kolor. Z domu wyszedł niski mężczyzna z siwą brodą. Niósł skórzaną teczkę. Wsiadając do auta, dotknął palcami ronda kapelusza. W ten sposób witał matkę Karli. Ciekawe, co doktor Rotman robi tutaj tak wcześnie rano. Wkrótce obie miały się tego dowiedzieć. Do drzwi podeszła wysoka kobieta z burzą rudych włosów. Była to matka Fridy, Monika. Na jej pobladłej twarzy malował się niepokój. Zamiast przywitać gości, stanęła w drzwiach, jakby chciała uniemożliwić im wejście. Frida zachorowała na odrę. Przykro mi. Jak się czuje? Okropnie. Ma gorączkę i kaszel. Ale Rotman mówi, że wyzdrowieje. Na razie musi przejść kwarantannę. Naturalnie. Ty miałaś odrę? Tak, kiedy byłam mała. Werner też. Pamiętam, że dostał strasznej wysypki na całym ciele. A twój mąż? Ludi przeszedł odrę w dzieciństwie. Kobiety spojrzały na Karlę, która jeszcze nie chorowała na odrę. Dziewczynka uświadomiła sobie, że nie będzie jej dane spędzić tego dnia z Fridą. Była rozczarowana, lecz matka wyglądała na wzburzoną. W tym tygodniu wydajemy numer wyborczy. Nie mogę nie przyjść do pracy. Wszyscy dorośli bali się wyborów powszechnych wyznaczonych na następną niedzielę. Mama i tata Karli obawiali się, że naziści zdobędą pełnię władzy. Poza tym z Londynu przyjeżdża moja przyjaciółka. Może uda się namówić Waltera, żeby wziął wolny dzień i popilnował Karli. Może do niego zadzwoń. Niewielu ludzi miało w domach telefony, lecz Frankowie należeli do tych szczęśliwców. Karla i jej matka weszły do domu.
Urządzenie stało na stoliku z cieniutkimi nóżkami umieszczonym koło drzwi. Mama Carly podniosła słuchawkę i podała numer biura ojca w Reichstagu. Gdy ją połączono, wyjaśniła mu, jaka jest sytuacja. Słuchała go przez minutę, a potem spojrzała gniewnie. Moja gazeta zachęci 100 tysięcy czytelników, by prowadzili kampanię na rzecz Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Naprawdę masz dzisiaj coś ważniejszego do roboty? Carla domyślała się, jaki będzie koniec tej sprzeczki. Ojciec bardzo ją kochał, wiedziała o tym. Ale w ciągu 11 lat ani razu nie opiekował się nią przez cały dzień. Ojcowie wszystkich koleżanek postępowali tak samo. Mężczyźni nie zajmowali się takimi sprawami. Jednak mama czasem udawała, że nie zna zasad rządzących życiem kobiet. Wobec tego będę musiała zabrać ją ze sobą do redakcji. Aż boję się pomyśleć, co powie Jochman. Trudno go uznać za feministę, nawet gdy jest w najlepszym nastroju. Herr Jochman był jej szefem. Odłożyła słuchawkę, nie pożegnawszy się. Carla nie znosiła, kiedy rodzice się kłócili, a dzisiaj zdarzyło się to już po raz drugi. Nagle cały świat chwiał się w posadach. Carla o wiele bardziej bała się kłótni niż nazistów. No trudno. Idziemy. Nawet nie zobaczę Wernera, pomyślała ze smutkiem Carla. Właśnie w tej chwili w holu pojawił się ojciec Fridy. Rumiany jegomość z małym czarnym wąsikiem, pogodny i pełen energii. Zatrzymał się, by zamienić kilka uprzejmych zdań z Maud. Monika pomagała mu włożyć czarną pelisę z futrzanym kołnierzem. Podszedł do schodów. Wernerze, bo pojadę bez ciebie. Założył szary zamszowy kapelusz i wyszedł. Już jestem. Werner zbiegał po stopniach niczym tancerz. Był wysoki jak ojciec, ale przystojniejszy i miał nieco za długie, jasnorude włosy. Pod pachą trzymał skórzaną teczkę wypchaną książkami, a w drugiej ręce niósł łyżwy i kij hokejowy. Zatrzymał się na chwilę. Dzień dobry, Frau von Ulrich. Cześć, Carla. Wiesz, że moja siostra ma odrę? Carla poczuła, że się rumieni. Wiem. Ja nigdy na to nie chorowałam, więc nie mogę się z nią zobaczyć. Ja miałem odrę w dzieciństwie. Odrzekł, jakby to było bardzo dawno temu. Muszę się spieszyć. Carla nie chciała tak szybko tracić Wernera z oczu, więc wyszła za nim. Szofer Ritter stał przy otwartych tylnych drzwiach auta. Co to za wóz? Chłopcy zawsze znali marki samochodów. Limuzyna Mercedes-Benz W10. O, musi być bardzo wygodny. Zauważyła, że mama spogląda na nią trochę zaskoczona, a trochę rozbawiona. Podwieźcie. Byłoby fajnie. Zapytam ojca. Werner wsunął głowę do samochodu i coś powiedział. Carla odwróciła się do mamy. Może pojedziemy autem? Maud wahała się, ale tylko przez chwilę. Nie pochwalała przekonań politycznych Herr Franka, który finansował nazistów, lecz ranek był zimny i nie zamierzała wzgardzić podwózką ciepłym samochodem. To bardzo miłe z twojej strony, Ludwiku. Wsiadły do auta. Z tyłu było miejsce dla czterech osób. Ritter ruszył płynnie. Przypuszczam, że jedziesz na Kochstrasse. Redakcje wielu gazet i wydawnictw mieściły się przy tej samej ulicy w dzielnicy Kreuzberg. Nie zbaczaj z drogi, proszę. Wystarczy, jeśli podrzucicie nas do Leipziger Strasse. Chętnie podwiózłbym cię pod same drzwi, ale pewnie byś nie chciała, żeby koledzy lewicowcy zobaczyli cię wysiadającą z samochodu spasionego plutokraty. Odrzekł Frank tonem, w którym wesołość mieszała się z wrogością. Matka Carly uśmiechnęła się czarująco. Nie jesteś spasiony, Rudy, tylko odrobinę pulchnę. Klepnęła kołnierz jego palta. Sam się o to prosiłem. Napięcie zniknęło. Frank wziął tubę i wydał polecenie Ritterowi. Carla nie posiadała się z radości, siedząc w samochodzie z Wernerem i chciała jak najlepiej wykorzystać okazję. Lecz z początku nie wiedziała, o czym z nim rozmawiać. Tak naprawdę chciała zapytać, kiedy będziesz starszy, zechcesz ożenić się z dziewczyną o ciemnych włosach i zielonych oczach, która jest od ciebie o 3 lata młodsza, oprócz tego mądra? W końcu wskazała palcem jego łyżwy. Masz dzisiaj mecz? Nie, tylko potrenujemy po lekcjach. Na jakiej pozycji grasz? Nie miała pojęcia o hokeju na lodzie, ale w sportach zespołowych zawsze gra się na jakiejś pozycji.
Na prawym skrzydle. A czy to niebezpieczny sport? Nie, jeśli potrafisz szybko jeździć. Jestem pewna, że jeździsz wspaniale. Nieźle. Karla znów zauważyła, że mama zerka na nią z zagadkowym uśmieszkiem. Czyżby odgadła, co córka czuje do Wernera? Karla poczuła, że znów się czerwieni. Samochód zatrzymał się przed drzwiami szkoły i Werner wysiadł. Do widzenia wszystkim. Zawołał i wbiegł na dziedziniec. Ritter pojechał dalej wzdłuż południowego brzegu kanału Landwehr. Karla patrzyła na barki, na których piętrzyły się stosy węgla zwieńczone czapami śniegu. Była rozczarowana. Sprytnie podsunęła Wernerowi myśl, żeby ją podwiózł i dzięki temu mogła spędzić z nim więcej czasu. A później zmarnowała tę chwilę plotąc o hokeju. A o czym chciałaby z nim rozmawiać? Nie wiedziała. Mot, przeczytałem twój felieton w Demokracie. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Stwierdziłem z przykrością, że nie okazujesz szacunku naszemu kanclerzowi. Uważasz, że dziennikarze powinni pisać o politykach z szacunkiem? To radykalny pogląd. Nazistowska prasa musiałaby wyrażać się uprzejmie o moim mężu. Wcale by im się to nie podobało. Nie o wszystkich politykach, to jasne. Przejechali ruchliwe skrzyżowanie na Potsdamer Platz, który stanowił istny galimatias mijających się samochodów, tramwajów, powozów konnych oraz przechodniów. Czy to nie lepiej, gdy prasa może w taki sam sposób krytykować wszystkich? Doskonały pomysł. Ale wy, socjaliści, żyjecie w świecie marzeń. My, ludzie praktyczni, wiemy, że Niemcy nie mogą żyć ideami. Ludzie muszą mieć co jeść, co założyć na nogi i czym się ogrzać. Zgadzam się z tym. Mnie też przydałoby się więcej węgla na zimę. Ale chcę, żeby Karla i Erik dorastali jako obywatele wolnego kraju. Przeceniasz wolność. Ona nie daje szczęścia. Ludzie wolą silne przywództwo. Ja chcę, żeby Werner, Frida i biedny Axel wychowali się w kraju, który jest dumny, zdyscyplinowany i zjednoczony. Czy warunkiem jedności jest to, że młodociane bandziory w brązowych koszulach biją starych żydowskich sklepikarzy? Polityka jest twarda. Nic się na to nie poradzi. Wprost przeciwnie. Ty i ja jesteśmy liderami społecznymi, Ludwigu. Każdy na swój sposób pełni taką funkcję. I na nas spoczywa obowiązek, by uczynić politykę mniej twardą i bezwzględną, a bardziej uczciwą i racjonalną. Jeśli tego nie zrobimy, nie wypełnimy patriotycznego obowiązku. Herr Frank się zjeżył. Karla nie wiedziała zbyt dużo o mężczyznach, lecz uświadomiła sobie, że nie lubią być pouczani przez kobiety. Najwidoczniej mama zgubiła gdzieś swoją delikatność. Jednak nie tylko ona. Wszyscy byli spięci i zdenerwowani. Nadchodzące wybory działały tak na każdego. Samochód dojechał do Leipziger Platz. Gdzie mogę cię wyrzucić? Tutaj jest w sam raz. Frank stuknął w szklaną przegrodę. Ritter zatrzymał wóz i wysiadł żwawo, by otworzyć drzwi. Mam nadzieję, że Frida szybko wyzdrowieje. Dziękuję. Maud i Karla wysiadły. Ritter zamknął drzwi. Do siedziby redakcji pozostało jeszcze kilkanaście minut marszu, lecz Maud najwyraźniej nie chciała dłużej pozostawać w aucie. Karla miała nadzieję, że mama nie pokłóci się na amen z Herr Frankiem. Utrudniłoby jej to spotykanie się z Fridą i Wernerem, a tego bardzo nie chciała. Ruszyły raźnym krokiem. Postaraj się zachowywać grzecznie w redakcji. Karla usłyszała w jej głosie błagalny ton i zawstydziła się, że sprawia matce kłopot. Postanowiła, że będzie bardzo grzeczna. Po drodze mama pozdrowiła kilka osób. Prowadziła własny dział w gazecie, odkąd Karla sięgała pamięcią i była znana w środowisku dziennikarskim. Wszyscy nazywali ją z angielska Lady Maud. W pobliżu budynku, w którym mieściła się redakcja Demokraty, dostrzegły znajomą sylwetkę. Był to sierżant Schwab, który walczył razem z ojcem w czasie Wielkiej Wojny i wciąż nosił krótko obcięte włosy w surowym wojskowym stylu. Po wojnie pracował jako ogrodnik. Najpierw u dziadka, a później u ojca Karli. Jednak ukradł pieniądze z portmonetki mamy i ojciec go wyrzucił.
Teraz miał na sobie brzydki brązowy mundur szturmowców. Nie byli to żołnierze, lecz naziści, którym dano władzę, jaką mają formacje pomocnicze policji. Dzień dobry, Frau von Ulrich. Odezwał się głośno, jakby wcale nie wstydził się tego, że jest złodziejem. Nawet nie dotknął palcami czapki. Maud skinęła chłodno głową i przeszła obok niego. Ciekawe, dlaczego on się tutaj kręci. Mruknęła, gdy wchodziły do budynku. Redakcja gazety zajmowała pierwsze piętro nowoczesnego biurowca. Karla wiedziała, że nie ucieszą się tam na widok dziecka i miała nadzieję, że zdołają wejść z matką niezauważone. Jednak na schodach natknęły się na Herr Jochmana. Był to tęgi mężczyzna w okularach z grubymi szkłami. Co to ma znaczyć? Nie prowadzimy tu przedszkola? Zapytał z papierosem w ustach. Maud nie zareagowała na ten brak uprzejmości. Zastanawiałam się nad spostrzeżeniem, które wygłosiłeś przedwczoraj. Stwierdziłeś, że młodzi wyobrażają sobie, że dziennikarstwo to zawód wspaniały i pełen zaszczytów, a nie rozumieją, jak dużo ciężkiej pracy wymaga. Mężczyzna zmarszczył czoło. Tak powiedziałem? No cóż, taka jest prawda. Przyprowadziłam więc córkę, żeby zobaczyła, jak wygląda dziennikarska rzeczywistość. Uważam, że będzie to dla niej cenna nauka, szczególnie jeśli zostanie pisarką. Opiszę wizytę tutaj i przeczyta w klasie. Jestem pewna, że temu przyklaśniesz. Maud zmyśliła tę historyjkę na poczekaniu, lecz zabrzmiała ona przekonująco. Nawet Karla prawie w nią uwierzyła. Mama wreszcie przypomniała sobie, że warto być miłym dla ludzi. Wydawało mi się, że przyjmujesz dzisiaj ważnego gościa z Londynu. Tak. Przyjeżdża Ethel Lequit, moja stara przyjaciółka. Znała Karlę, gdy ta była malutka. Za 5 minut mamy zebranie redakcyjne. Kupię tylko papierosy. Karla ci je przyniesie. Kilka budynków dalej jest sklep tytoniowy. Herr Jochman lubi papierosy Rothändler. To zaoszczędzi mi wycieczki. Ucieszył się Jochman, wręczając Karli monetę jednomarkową. Kiedy wrócisz, będę w swoim pokoju na wprost schodów, obok włącznika alarmu pożarowego. Powiedziała Maud do córki, po czym odwróciła się i konfidencjonalnym gestem wzięła Jochmana pod rękę. Niewykluczone, że zeszłotygodniowy numer był naszym najlepszym. Karla wybiegła na ulicę. Matce upiekło się dzięki temu, że zastosowała swoją charakterystyczną pozę łączącą bezczelność z zalotnością. My, kobiety, musimy wykorzystywać każdy oręż, jaki mamy, mawiała. Nagle Karla uzmysłowiła sobie, że dzięki zastosowaniu taktyki mamy nakłoniła Herr Franka, aby je podwiózł. Może jednak jest do niej podobna? Pewnie dlatego matka skwitowała jej zachowanie uśmieszkiem. Może stwierdziła, że widzi siebie sprzed 30 lat. W sklepie była kolejka. Jakby połowa berlińskich dziennikarzy postanowiła wybrać się na zakupy. Karla w końcu zdołała kupić paczkę papierosów i wróciła do redakcji Demokraty. Bez trudu znalazła alarm przeciwpożarowy, którym była duża dźwignia przymocowana do ściany. Lecz nie zastała matki w pokoju. Na pewno poszła na zebranie redakcyjne. Karla ruszyła korytarzem. Wszystkie drzwi stały otworem. W większości pokoi nie było nikogo z wyjątkiem paru kobiet, które pracowały zapewne jako maszynistki i sekretarki. Za rogiem na tyłach gmachu znajdowało się pomieszczenie oznaczone napisem sala konferencyjna. Dziewczynka usłyszała podniesione głosy dyskutujących mężczyzn. Zapukała do drzwi, lecz nikt nie otworzył. Zawahała się, a potem nacisnęła klamkę i weszła do środka. Salę wypełniał dym papierosowy, a wokół długiego stołu siedziało 8 lub 10 osób. Zamilkli zaskoczeni, gdy Karla podeszła do szczytu stołu i podała Jochmanowi paczkę papierosów oraz resztę. Uznała ich milczenie za znak, że źle postąpiła, wchodząc do sali. Dziękuję. Bardzo proszę. Odparła dziewczynka i nie wiadomo dlaczego dygnęła. Mężczyźni się roześmiali. To twoja nowa asystentka? Karla już wiedziała, że wszystko jest w porządku. Wyszła szybko z pomieszczenia i wróciła do gabinetu matki. Nie zdejmowała palta, bo było zimno. Rozejrzała się. Na biurku stał telefon,
maszyna do pisania oraz leżały sterty papieru i kalki. Obok aparatu telefonicznego stało oprawione w ramkę zdjęcie przedstawiające Karlę, Erika i ich ojca. Zrobiono je przed paroma laty w słoneczny dzień na plaży nad jeziorem Wannsee, 25 kilometrów od centrum Berlina. Tata miał na sobie szorty. Wszyscy się śmiali. Działo się to, zanim Erik zaczął udawać poważnego, twardego mężczyznę. W gabinecie było jeszcze tylko jedno zdjęcie, które wisiało na ścianie. Przedstawiało matkę Karli w towarzystwie bohatera socjaldemokratów Friedricha Eberta, pierwszego prezydenta Niemiec po zakończeniu wojny. Zostało zrobione jakieś 10 lat temu. Karla uśmiechnęła się na widok matki, która była ubrana w bezkształtną sukienkę z niską talią i miała chłopięcą fryzurę. Pewnie taka była wtedy moda. Na półkach stały książki adresowe i telefoniczne, słowniki kilkunastu języków oraz atlasy, ale nie było nic do czytania. W szufladzie leżały ołówki, kilka par nowych rękawiczek w opakowaniach, paczka podpasek i notes z nazwiskami i numerami telefonów. Karla ustawiła datę w kalendarzu. Był poniedziałek 27 lutego 1933 roku. Następnie umieściła w maszynie arkusz papieru i wystukała swoje imiona i nazwisko. Heike Karla von Ulrich. Mając 5 lat, oznajmiła, że nie podoba jej się imię Heike i chce, aby wszyscy używali imienia Karla. Była zaskoczona, gdy rodzina zastosowała się do jej życzenia. Uderzenie w klawisz maszyny powodowało, że metalowy pręt unosił się i spadał na nasączoną atramentem wstążkę, drukując na papierze jedną literę. Kiedy Karla przypadkowo uderzyła dwa klawisze, pręty się zaklinowały. Usiłowała je podważyć, ale nie mogła. Naciśnięcie następnego też nic nie dało. Teraz zaklinowane były trzy klawisze. Karla jęknęła, wiedząc, że napytała sobie biedy. Jej uwagę zwrócił jakiś hałas na ulicy i podeszła do okna. Środkiem jezdni maszerowało kilkanaście brunatnych koszul, wykrzykując hasła: Śmierć Żydom! Żydzi do piekła! Karla nie mogła zrozumieć, dlaczego ci ludzie tak bardzo gniewają się na Żydów, którzy nie różnią się od innych niczym oprócz religii. Zaskoczona zauważyła, że na czele bojówki maszeruje sierżant Schwab. Współczuła mu, gdy stracił posadę, bo wiedziała, że nie będzie mu łatwo znaleźć inną. W Niemczech pracy szukały miliony mężczyzn. Ojciec mówił, że to krach gospodarczy. Ale mama zadała pytanie, jak możemy trzymać w domu kogoś, kto kradnie? Nagle okrzyki się zmieniły. Precz z żydowskimi brukowcami! Darli się bojówkarze. Któryś wziął zamach i na drzwiach redakcji ogólnokrajowej gazety rozprysło się zgniłe warzywo. Karla zobaczyła z przerażeniem, że brunatne koszule ruszają w kierunku gmachu, w którym była. Odsunęła się i wyglądała spoza krawędzi okna, licząc na to, że jej nie zauważą. Zatrzymali się przed budynkiem, skandując hasła. Ktoś cisnął kamieniem i trafił w okno, obok którego stała Karla. Nie rozbił szyby, ona jednak krzyknęła cicho ze strachu. Po chwili do gabinetu weszła młoda maszynistka w czerwonym berecie. Co się stało? Cholera. Brunatne koszule wtargnęły do budynku. Karla usłyszała łomot ich butów na schodach. Ogarnął ją strach. Nie wiedziała, co zamierzają. Sierżant Schwab wkroczył do gabinetu MOD i zawahał się na widok kobiety i dziewczynki. Szybko jednak zdławił wszelkie wątpliwości, chwycił maszynę do pisania i wyrzucił ją przez okno. Szyba pękła z brzękiem. Karla i maszynistka głośno krzyknęły. Do gmachu wbiegli następni bojówkarze z hasłami na ustach. Schwab złapał maszynistkę za rękę. A teraz powiedz mi, gdzie jest sejf, skarbie? W archiwum. Wskaż drogę. Tak jest. Schwab wyprowadził ją z gabinetu. Karla zaczęła płakać, lecz po chwili się opanowała. Najchętniej ukryłaby się pod biurkiem, ale postanowiła, że nie okaże lęku. Coś kazało jej postawić się bandytom, ale co powinna zrobić?
postanowiła ostrzec matkę. Zbliżyła się do drzwi i rozejrzała po korytarzu. Napastnicy w brunatnych koszulach wdzierali się do pokoi, ale jeszcze nie dotarli do końca korytarza. Karla nie wiedziała, czy pracownicy zgromadzeni w sali konferencyjnej usłyszeli hałasy. Pobiegła ile sił korytarzem, lecz nagle powstrzymał ją okrzyk. Zajrzawszy do jednego z pomieszczeń, zobaczyła Szwaba, który potrząsał dziewczyną w czerwonym berecie. Gdzie klucz? Nie wiem, przysięgam. Nie miał prawa traktować jej w taki sposób. Karla była oburzona. Zostaw ją, złodzieju! Mężczyzna spojrzał na nią nienawistnym wzrokiem i nagle jej strach wzrósł 10-krotnie. Mężczyzna skierował wzrok na kogoś, kto stał za plecami Karli. Zabierz stąd tę małą, niech mi się nie plącze pod nogami do jasnej cholery! Poczuła na sobie czyjeś ręce. Jesteś małą Żydówką? Tak wyglądasz, masz czarne włosy. Nie jestem Żydówką! Bojówka szporlukł ją korytarzem aż do gabinetu matki. Dziewczynka potknęła się i upadła na podłogę. Zostań tutaj! Rozkazał i odszedł. Karla wstała, nic się jej nie stało. Korytarz zaroił się od brunatnych koszul. Nie mogła dostać się do matki, ale musiała wezwać pomoc. Wyjrzała przez rozbite okno. Na ulicy zgromadził się niewielki tłum. Wśród gapiów stało dwóch policjantów i spokojnie rozmawiało. Policja! Ratunku! Krzyknęła Karla, a tamci tylko się roześmiali. To ją rozgniewało i osłabiło strach. Znów wyjrzała na korytarz i jej wzrok spoczął na dźwigni alarmu przeciwpożarowego. Wyciągnęła rękę. Nagle się zawahała. Nie wolno włączać alarmu, jeśli się nie pali. Na ścianie wisiała tabliczka z groźnie brzmiącymi ostrzeżeniami o karach. Mimo to Karla pociągnęła dźwignię. Przez chwilę nic się nie działo. Urządzenie mogło być zepsute. Wtem rozległ się donośny, ostry sygnał o falującym natężeniu, który wypełnił budynek. Z sali konferencyjnej na końcu korytarza niemal natychmiast wybiegli pracownicy redakcji. Co tu się wyprawia? Do diabła ciężkiego! Ten żydowsko-komunistyczny szmatławiec obraził naszego przywódcę, więc go zamykamy! Wynocha z mojej redakcji! Tamten puścił to mimo uszu i wszedł do jakiegoś pokoju. Po chwili rozległ się kobiecy krzyk i łoskot przewracanego metalowego biurka. Jochman zwrócił się do jednego z pracowników. Schneider, wezwij policję, natychmiast! Karla wiedziała, że na nic się to nie zda. Policjanci już byli na miejscu i przyglądali się biernie. Matka przepchnęła się przez ciżbę i pobiegła korytarzem. Nic ci się nie stało? Krzyknęła, biorąc córkę w ramiona. Karla nie chciała, by pocieszano ją jak małe dziecko. Odsuwając się od matki, odparła... Ze mną wszystko w porządku, nie martw się. Mąż rozejrzała się po gabinecie. Moja maszyna! Wyrzucili ją przez okno! Karla dopiero teraz uświadomiła sobie, że nic jej nie grozi za zablokowanie mechanizmu. Musimy się stąd wyrzucić. Maud wzięła z biurka zdjęcie i pośpiesznie wyprowadziła córkę z gabinetu. Nikt ich nie zatrzymywał, gdy zbiegały po schodach. Postawny młody mężczyzna, który mógł być reporterem, wyprowadzał z budynku bojówkarza brunatnych koszul, trzymając jego głowę w mocnym uścisku. Karla i jej matka wyszły za nimi. Z tyłu podążał drugi bojówkarz. Dziennikarz zbliżył się do dwóch policjantów, nie puszczając napastnika. Proszę aresztować tego człowieka. Nakryłem go na okradaniu redakcji. W jego kieszeni znajdą panowie słoik kawy. Niech pan go puści. Odrzekł starszy funkcjonariusz. Reporter niechętnie wykonał polecenie. Bojówkarz, który wyszedł za Maud, stanął obok kolegi. Jak się pan nazywa? Jestem Rudolf Schmidt, korespondent parlamentarny Tygodnika Demokrata. Aresztuję pana pod zarzutem napaści na policjantów. To śmieszne! Ja przyłapałem tego człowieka na kradzieży! Policjant skinął na bojówkarzy brunatnych koszul. Zabierzcie go na komendę. Mężczyźni złapali Schmidta za ręce. Dziennikarz chciał stawić opór, lecz nagle zmienił zamiar. W następnym numerze Demokraty ukaże się dokładna relacja o tym incydencie. Nie będzie następnego numeru. Zabrać go! Nadjechał wóz strażacki i wyskoczyło z niego kilkunastu strażaków. Musimy opróżnić budynek. Wracajcie do siebie, nie ma pożaru. Szturmowcy zamykają komunistyczne pisemko. To nie moja sprawa. Włączono alarm, muszę wyprowadzić wszystkich, łącznie ze szturmowcami. Takie jest moje zadanie, poradzimy sobie bez waszej pomocy. Strażacy weszli do budynku. Karla odwróciła się i zobaczyła matkę, która patrzyła na maszynę leżącą na ulicy.
Metalowa obudowa oderwała się od korpusu, odsłaniając połączenia klawiszy z prętami. Klawiatura wygięła się. Jedno zakończenie rolki odpadło. Dzwoneczek sygnalizujący koniec wiersza leżał smętnie na ziemi. Maszyna do pisania nie była cennym przedmiotem, lecz Maud wyglądała tak, jakby za chwilę miała wybuchnąć płaczem. Brunatne koszule i pracownicy tygodnika wychodzili z gmachu, prowadzeni przez strażaków. Sierżant Schwab opierał się, pokrzykując gniewnie. Tam się nie pali! Strażacy wypchnęli go, nie zważając na protesty. Jochman podszedł do Maud. Nie zdążyli wyrządzić wielkich szkód. Strażacy ich powstrzymali. Ten, kto włączył alarm, wyświadczył nam przysługę. Karla, która obawiała się reprymendy za wywołanie fałszywego alarmu, teraz uświadomiła sobie, że postąpiła najlepiej, jak to było możliwe. Maud ocierała oczy rękawem. Ten gest świadczył o tym, jak bardzo jest wstrząśnięta. Gdyby zrobiła to Karla, zaraz by ją upomniano, że trzeba używać chusteczki do nosa. Dziewczynka wzięła matkę za rękę. I co my teraz poczniemy? Matka Karli nigdy nie zadawała takich pytań. Umiała zawsze znaleźć wyjście z sytuacji. Nagle Karla zauważyła, że w pobliżu stoi dwoje ludzi i spojrzała na nich. Kobieta była mniej więcej w wieku Maud, bardzo ładna. Roztaczała aurę osoby świadomej, że ma władzę. Karla skądś ją znała, lecz nie wiedziała skąd. Stojący obok młody mężczyzna mógł być jej synem. Szczupły i niezbyt wysoki, wyglądał jak gwiazdor filmowy. Jego twarz o regularnych rysach wydawałaby się aż nazbyt urodziwa, gdyby nie nos, który był spłaszczony i zniekształcony. Oboje sprawili wrażenie wstrząśniętych. Młodzieniec zbladł z gniewu. Kobieta odezwała się pierwsza. Mówiła po angielsku. Cześć, Maud. Głos wydał się Karli znajomy. Nie poznałaś mnie? Jestem Ethel Lequid, a to Lloyd. Lloyd Williams zapisał się w Berlinie do klubu bokserskiego, w którym za parę pensów mógł trenować przez godzinę. Klub mieścił się w robotniczej dzielnicy Wedding, na północ od centrum miasta. Ćwiczył z piłką lekarską i skakanką, młócił pięściami gruszkę, a potem zakładał kask i boksował przez 5 rund na ringu. Trener znalazł mu sparring partnera, Niemca w tym samym wieku i o tej samej wadze. Lloyd walczył w wadze półśredniej. Młody Niemiec miał szybki, zaskakujący cios i kilka razy zdołał mocno trafić Lloyda, zanim ten wyprowadził lewy sierpowy i posłał przeciwnika na deski. Londyński East End, gdzie się wychował, był złą dzielnicą. Gdy miał 12 lat, pobito go w szkole. Mnie też to spotkało. Ot, klasowy łobuz uwziął się na najinteligentniejszego chłopaka w szkole. Rzekł jego ojczym, Bernie Lequid. Ojczym był Żydem. Jego matka znała wyłącznie jidysz. Zaprowadził Lloyda do klubu bokserskiego Oldgate. Ethel tego nie chciała, lecz Bernie postąpił wbrew jej woli, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Lloyd nauczył się szybko poruszać i mocno uderzać i napaści ustały. Złamano mu nos, przez co stracił nieco ze swej chłopięcej urody. Jednocześnie odkrył w sobie talent. Miał szybki refleks i instynkt bojowy. Wygrywał turnieje. Trener był rozczarowany na wieść o tym, że Lloyd chce studiować w Cambridge zamiast przejść na zawodowstwo. Lloyd wziął prysznic, włożył garnitur i poszedł do baru chętnie odwiedzanego przez robotników. Usiadł przy stoliku i napisał do przyrodniej siostry Millie list o incydencie z brunatnymi koszulami. Millie zazdrościła mu podróży z matką. Obiecał więc, że będzie często pisał i relacjonował, co się dzieje. Poranna rozruba go poruszyła. Polityka stanowiła część życia Lloyda. Matka była deputowaną do parlamentu. Ojciec pełnił funkcję radnego dzielnicy. On zaś przewodniczył londyńskiej młodzieżówce Partii Pracy. Zawsze jednak polityka ograniczała się do debatowania i głosowania. Aż do dziś. Nigdy nie widział, by umundurowane zbiry demolowały siedzibę jakiejś organizacji na oczach roześmianych gliniarzy.
Tak wygląda polityka prowadzona bez białych rękawiczek. I ten obraz wstrząsnął Lloydem. Czy to mogłoby się zdarzyć w Londynie? Pisał. W pierwszym odruchu pomyślał, że to wykluczone. Jednak Hitler miał sympatyków wśród brytyjskich przemysłowców oraz właścicieli gazet. Zaledwie przed kilkoma miesiącami zbuntowany parlamentarzysta Sir Oswald Mosley utworzył brytyjski związek faszystów. Jego członkowie paradowali w uniformach przypominających mundury. Co będzie dalej? Skończył pisać, złożył list, a potem wsiadł do metra jadącego do Śródmieścia. On i matka mieli zjeść obiad z Walterem i Maud von Ulrichami. Lloyd przez całe życie słuchał opowieści o Maud. Jej przyjaźń z matką Lloyda była czymś niezwykłym. Ethel rozpoczęła swoje życie zawodowe jako pokojówka w wielkim domu należącym do rodziny Maud. Później obie zostały sufrażystkami i razem walczyły o prawo wyborcze dla kobiet. W czasie wojny wydawały feministyczną gazetkę Żona żołnierza. Poróżniły się w kwestii taktyki i ich drogi się rozeszły. Lloyd dobrze pamiętał wizytę von Ulrichów w Londynie w 1925 roku. Miał 10 lat i był zakłopotany, że nie zna niemieckiego, chociaż Erik i Karla, którzy mieli 5 lat i 3 lata, mówili w obu językach. Właśnie wtedy Ethel i Maud postanowiły puścić w niepamięć dawne nieporozumienia. Restauracja nazywała się Bistro Robert i miała wystrój w stylu Art Deco. Stoły i krzesła były nieprzyjemnie kanciaste, a lampy na metalowych podstawach wieńczyły wymyślne abażury z kolorowego szkła. Uwagę Lloyda zwróciły wykrochmalone białe serwetki stojące na baczność obok talerzy. Pozostała trójka uczestników posiłku już czekała. Lloyd ocenił, że panie prezentują się bardzo atrakcyjnie. Obie były dystyngowane, doskonale ubrane i pewne siebie. Goście, siedzący przy innych stolikach, rzucali na nie pełne podziwu spojrzenia. Lloyd domyślał się, że matka sporo się nauczyła od przyjaciółki arystokratki. Kiedy złożyli zamówienie, Ethel wyjaśniła, co skłoniło ją do podróży do Niemiec. W 1931 straciłam miejsce w parlamencie. Mam nadzieję, że odzyskam je w następnych wyborach. Ale tymczasem muszę zarabiać na życie. Na szczęście nauczyłaś mnie dziennikarskiego fachu, Maud. Nie musiałam cię dużo uczyć. Miałaś wrodzony talent. Piszę cykl artykułów o nazistach dla News Chronicle. Podpisałam także umowę na książkę z wydawcą, który nazywa się Victor Goland. Zabrałam Lloyda, aby był moim tłumaczem. Mój syn uczy się francuskiego i niemieckiego. Widząc jej pełen dumy uśmiech, Lloyd poczuł, że nie zasługuje na taką matkę. Jak dotąd moje umiejętności tłumacza nie zostały poddane poważniejszej próbie. Spotykaliśmy się na ogół z ludźmi, którzy tak jak państwo doskonale mówią po angielsku. Lloyd zamówił sznycel wiedeński, którego w Anglii nigdy nie jadł. Bardzo mu smakował. A ty nie powinieneś być teraz w szkole? A mama uznała, że w ten sposób nauczę się niemieckiego. A szkoła wyraziła zgodę. A może popracowałbyś przez jakiś czas w Reichstagu? Niestety, praca nie byłaby płatna, ale przez cały dzień rozmawiałbyś po niemiecku. Byłoby świetnie. To naprawdę wspaniała okazja. Pod warunkiem, że Ethel da sobie bez ciebie radę. Ethel się uśmiechnęła. A mogłabym na niego liczyć od czasu do czasu, gdyby okazało się, że jest mi bardzo potrzebny? Naturalnie. Ethel wyciągnęła rękę i dotknęła dłoni Waltera. Lloyd uświadomił sobie, że tych troje łączy wyjątkowo bliska więź. To bardzo miło z twojej strony, Walterze. Ależ skąd? Przyda mi się młody lotny asystent, który rozumie politykę. Ja nie mam już pewności, czy rozumiem politykę. Co u licha dzieje się w Niemczech? W połowie lat 20. wszystko szło dobrze. Mieliśmy demokratyczną władzę, a gospodarka się rozwijała. Zawaliło się po krachu na Wall Street w 1929. Teraz? Tkwimy w głębokiej recesji. Czasem w kolejce do jednego ogłoszenia o pracę ustawia się 100 mężczyzn. Patrzę na ich twarze, są zrozpaczeni. Nie wiedzą, jak nakarmić dzieci. Naziści dają im nadzieję, a oni myślą, co mam do stracenia. Na szczęście Hitler nie zdołał przekonać do siebie większości Niemców.
W ostatnich wyborach naziści zdobyli 1/3 głosów. Ich partia ma najwięcej miejsc w parlamencie, ale Hitler stoi na czele rządu mniejszościowego. I dlatego domaga się następnych wyborów. Potrzebuje większości, by zamienić państwo niemieckie w bezwzględną dyktaturę, do której dąży. Zdobędzie ją? Nie. Tak. Nie wierzę, że Niemcy naprawdę zagłosują za dyktaturą. Ależ to nie będą sprawiedliwe wybory. Wystarczy popatrzeć, co stało się dzisiaj z moją gazetą. Niebezpieczeństwo grozi każdemu, kto krytykuje nazistów. Tymczasem ich propaganda panoszy się wszędzie. Wygląda na to, że nikt nie stawia oporu. Zauważył Lloyd, który żałował, że nie znalazł się nieco wcześniej pod siedzibą demokraty, bo miałby okazję przyłożyć paru brunatnym koszulom. Uprzytomnił sobie, że zacisnął dłoń w pięść. Musiał użyć całej siły woli, by ją rozprostować. Jednak wzburzenie wcale nie minęło. Dlaczego lewicowcy nie robią nalotów na faszystowskie gazety? Powinno im się odpłacić tą samą monetą. Nie wolno nam odpowiadać przemocą na przemoc. Hitler tylko czeka na pretekst, by przystąpić do ataku, ogłosić stan wyjątkowy, odrzucić prawa obywatelskie i wsadzić przeciwników do więzienia. Nie możemy podsuwać mu tej wymówki, choćbyśmy nie wiem, jak mieli cierpieć. Dokończyli posiłek, restauracja zaczęła pustoszeć. Gdy podano kawę, przysiedli się do nich Robert von Ulrich, daleki kuzyn Waltera oraz szef kuchni Jürgen. Przed Wielką Wojną Robert pracował jako dyplomata w ambasadzie austriackiej w Londynie. Walter zaś pełnił podobną funkcję w ambasadzie Niemiec. Właśnie wtedy zakochał się w modę. Robert był podobny do Waltera, ale ubierał się bardziej starannie. Nosił krawat ze złotą spinką i zegarek z grawerowaną dewizką, a jego włosy były mocno wybrylantynowane. Młodszy od niego Jörg miał blond włosy, delikatne rysy twarzy i radosny uśmiech. Razem siedzieli w rosyjskim obozie jako jeńcy wojenni, a teraz mieszkali nad restauracją. Zaczęto wspominać ślub Waltera i Maud, który odbył się w wielkiej tajemnicy w przededniu wojny. Nie było na nim gości, a w rolach drużby i druhny wystąpili Robert i Ethel. Wypiliśmy szampana w hotelu, a potem Robert i ja oznajmiliśmy, że wychodzimy. Ja liczyłam, że zjemy razem kolację. Możecie sobie wyobrazić moją radość. Lloyd skierował wzrok na filiżankę z kawą. Miał 18 lat i był prawiczkiem. Czuł się zakłopotany, słysząc żarty o miesiącu miodowym. Dostajesz wiadomości od Fica? Lloyd wiedział, że potajemny ślub doprowadził do zerwania kontaktów między Maud i jej bratem. Hrabia Fitzherbert wyrzekł się siostry, gdyż ta nie zwróciła się o pozwolenie na małżeństwo do niego jako głowy rodziny. Maud smutno pokręciła głową. Napisałam do niego, kiedy wybieraliśmy się do Londynu, ale nie chciał się ze mną spotkać. Zraniłam jego dumę, wychodząc za Waltera bez jego zgody. Obawiam się, że mój brat należy do mężczyzn, którzy nie wybaczają. Ethel zapłaciła rachunek. W Niemczech wszystko było tanie, jeśli miało się obcą walutę. Zamierzali wstać od stolika, gdy podszedł do nich jakiś nieznajomy i bez pytania o zgodę przysunął sobie krzesło. Był to tęgi mężczyzna o okrągłej twarzy, miał niewielki wąsik, nosił brunatny uniform. Czym mogę panu służyć? Jestem komisarzem do spraw kryminalnych, Thomas Macke. Mężczyzna złapał za rękę przechodzącego kelnera. Przynieś mi kawę. Kelner spojrzał pytająco na Roberta, a ten skinął głową. Pracuję w Wydziale Politycznym pruskiej policji. Stoję na czele berlińskiej sekcji wywiadu. Chcę porozmawiać z właścicielem restauracji o sprawie natury osobistej. Gdzie pracował pan miesiąc temu? To pytanie zaskoczyło Makego. W komendzie policji w Kreuzbergu. Czym pan się zajmował? Kierowałem archiwum. Dlaczego pan pyta? Robert skinął głową, jakby spodziewał się takiej odpowiedzi. Był pan urzędnikiem od papierów, a mianowano pana szefem wywiadu w Berlinie. Gratuluję błyskawicznego awansu. Odwrócił się do Ethel. Pod koniec stycznia, gdy Hitler został kanclerzem, jego siepacz Hermann Göring objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych Prus.
stanął na czele największej formacji policyjnej na świecie. Od tamtej pory masowo wyrzuca funkcjonariuszy i mianuje na ich miejsce nazistów. Spojrzał na Makiego i dodał z przekąsem. Nie wątpię jednak, że awans naszego niespodziewanego gościa podyktowany był względami czysto merytorycznymi. Makie zaczerwienił się, ale powściągnął gniew. Jak wspomniałem, chcę pomówić z właścicielem lokalu o sprawie natury osobistej. Proszę przyjść rano. Godzina 10 panu odpowiada? Makie zignorował tę propozycję i brnął dalej. Mój brat działa w biznesie restauratorskim. A, może go znam. Nazywa się Makie. Jaki lokal prowadzi? Mały bar dla robotników w Friedrichshain. W takim razie nie sądzę, byśmy się spotkali. Lloyd uważał, że Robert postępuje nieroztropnie, wbijając Makiemu szpilki. Policjant był niegrzeczny, ale mógł mu bardzo zaszkodzić. Brat chciałby kupić tę restaurację. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.